Witam Was tutaj, cześć i Jamaj Znosz. Zaczynam dzisiaj drugi raz ten sam odcinek, tak pomijając. Zapraszam Was, pomijając to. Ostatnio głosowaliście w ankiecie na nowy scenariusz. Ja przed chwilą sprawdzałem i to wygrało Bramowe Imperium. I ja na wstępie mówię, ja nagrywam drugi raz już ten odcinek. I nie ze względów na to, że przegrałem, jak to zazwyczaj było z ostatnimi scenariuszami na samym początku, ale tylko i wyłącznie dlatego, iż City Skylines się zawiesiło, a autozapis jest co 10 minut, a było 9 minut odcinka. I się trochę czuję, no, przerobiony. Ale mam nadzieję, że tutaj mi się już uda. Dobrze, przeczytajmy sobie opis. Niewielkie miasteczko, powiesz, że to idealne miejsce do stworzenia rozległej sieci promowej. Pokaż, co potrafisz i stwórz sprawną sieć wodnego transportu publicznego. To łatwy scenariusz. Najbardziej boli to, że już naprawdę tam trochę się wkręciłem w to miasto. Warunki zwycięstwa. 250 tysięcy osób przewiezionych statkami, liczba ludności 25 tysięcy osób, czyli nie jest jakieś duże. I warunki porażki to mniej niż 0 pieniędzy na koncie. Gramy bez katastrof, więc jest prościej. Zasoby. Dobrze. No to skoro to jest łatwe, to jeszcze zaczynamy. I tak, ogólnie jak może wiecie, ja w tym tygodniu mnie całkowicie nie mam w domu, więc te odcinki są nagrane i wysłane. Zresztą ten odcinek to jest dużo wcześniej nagrane, ponad prawie tydzień. I on się powinien pojawić w piątek, chyba z tego co pamiętam. No jak go oglądacie, to może nawet tak oglądam, bo mogę trochę zapomnieć, co ja tutaj robiłem teraz w tym odcinku. Dobrze, komunikat historii. Powiedzcie, że to od jakiegoś czasu, właśnie tak w ogóle, to nie zwracajcie głosy, które są w tle, bo tu bardziej chodzi o to, co jest przy ekranie, a nie co w tle, a ja się poniekąd pakuję właśnie. Powiedzcie, że od jakiegoś czasu zmagają się z Deptunem problemami transportu publicznego. Obecnie testowane jest zupełnie nowe podejście, promy. Teren sprzyja temu rozwiązaniu, a twoim zadaniem jest stworzenie rozległej sieci promowej. Prawdziwe promowe imperium. Dobrze. I tak, odcinek będzie trwał 20 minut. To od razu na początku mówię i forsy musimy zbawiać. Tak, pierwsze co robimy, to ja już patrzyłem i tu jest jeziorko idealne na ścieki. Stąd będziemy pobierać. A tu będą po prostu, musimy podłączyć sobie topromami i topromami i tu będą po prostu pływać. Te jeziorków, ale gdzieś musi iść ściek. Czekaj, czy możemy sobie kupić nowy kawałek ziemi? A może w ten sposób podejdźmy do tego? Bo nie wiem, gdzie ścieki wyrzucać. I tu jest problem. Ajajaj. Czekaj. To są po jeziorze, tak. Gdzieś tu są statki? Chyba tam dalej. Dobra, podejdźmy sobie do tego przyszłościowo. Włączmy po jeszcze jakieś radio. Może być takie. Trochę się mogę zrelaksować. Kupmy ten kawałek ziemi. I my go kupujemy dla ścieków. I my go sobie po prostu te ścieki podrzucimy tutaj. Jedno z drugie ścieki, bo za chwilę będą nam potrzebne. Okej. Prąd i woda. Teraz to podłączymy. Tak. Play i kabel. W sensie drut. Macie druta. Dobrze, i tak. Pierwsze co robimy, i to jest pierwsze i najważniejsze, tak? Tu sobie robimy podłączenie dla naszych promów, bo one tutaj będą na pewno tędy płynąć. No nie wiem, bo tu jest trochę problem z granicą, ale tutaj na pewno jakoś to sobie zrobimy. Właśnie widzę, drut sobie zepsuliśmy. Już to naprawię. Jakby nie było. Ciach. Idzie. Dobrze. Woda płynie. Się już ściąga. Jestem bardzo zły, że mnie wywaliło w trakcie mojego nagrywania. Mam nadzieję, że to się jakoś ładnie podłączy. I tak. Statki. Możemy zbudować statki. Z kamieniami lodowymi już też całkiem ładnie stoimy i tak przemysł chce się budować. Ogólnie, jakbyśmy sobie poglądali nasze miasto, jest całkiem ładnie zrobione, bo zobacz, tutaj są takie piękne zawiasy. Przyjmując ten węźle, który jest po prostu cudnie zrobiony, żeby nie było korków. I o tych światłach, które trzeba powyłączać wszędzie. Powiedz, światła nawet w tym mieście nie ma aż tak dużo. To też jest dobrze z świadomością, jak na sam początek. Wiem, że to nie jest odkorkowywanie miasta, scenariusz, ale ja nie lubię i nie polubię sygnalizacji świetnej. Znaczy, jest dobra, jeżeli się jest rowerzystą i próbuje się korzystać z tego, ale
ale kropka przy tym. Na tym jest już kropka. Normalnie on tu puściłby te komunikację jakąś, ale w sensie na przykład ścieżki rowerowe. Ale wszyscy dobrze wiemy, że w tym scenariuszu chodzi zupełnie coś innego. Będę zły i tego nie zrobię. Dobrze, pójdźmy tu sobie trochę do drogi. No widzicie, to jest przemyślane, żeby to było lepiej działało, nie tak jak ja bym to chciał zrobić. Stąd, tu i tu. I tutaj się budują ci ludzie. Tu jest nawet woda pociągnięta, zobaczcie. Więc miasto jest przygotowane prawie pod całkowitą zabudowę. Dobrze. Musimy poczekać na pieniądze. I tak, ściek się ładnie tutaj. Nie jestem przekonany, czy później nie zataknie tutaj miejsce do ścieksu, ale mniejsza z tym. Tu się ściek wchodzi, a zobaczcie, a tutaj go wybieramy. I mam taką nadzieję, że w przyszłości go po prostu tutaj w ogóle nie będzie. Tak nie myślę. Tu jest idealne miejsce do podłączenia tych dwóch krainek. Ale to z tym później. Później, albo może dzisiaj później. Tak powiedzmy to. Dobrze, i tak. To kosztuje 33 tysiące i nie możemy tego kupić za wcześnie, bo wiecie co się wydarzy. Wyjedziemy na minus, a to jest jedyny ładunek. Aby wygrać. Dobrze. Możemy postawić nam już 1000 więcej. Napiję się. Kompotu. Plan narodowy. Problem. Całego City Skylines, gdzie mój prąd. Choć już nie mówiąc o tym, że większym problemem zawsze jest, gdzie moja woda. Dobrze, mamy podłączenie już z prądem. I tak, statki. W ogóle jakiś, nie wiem czemu taki jest tam jakiś duży nut. Co do statków, to tak. Tu bym dał duży pościg, wiecie co, bo... Tu będą się po prostu dwie nitki dotrzymać. Jedna będzie jechać tu, a druga będzie płynąć tu. I nie wiem, czy lepiej tu go postawić, czy tu go gdzieś wcisnąć. Tylko tu się... To jakieś takie. Wtedy byłaby tu jedna długa i tu druga do przemysłu. Tu się będzie później mogło trochę więcej dziać. Tak w sumie. Chociaż jak już jestem na tym etapie, sobie podłączę. To się aż prosi na podłączenie. Ale czekajcie, ja się tak zastanawiam. Czy tutaj to wybudować? Można w sumie tu i tu. Nie, dobra, tutaj sobie wbudujmy to. Tak, bo tam to jest ten pomysł. Póki co nie. Dobrze, mamy podłączone to już. Tu sobie zrobimy podłączenie. A tu sobie zrobimy po prostu ścieżkę. Dobrze, no i nasz transport wodny się zaczyna budować. Budować. No, właściwie to dopiero zaczynamy. Jakiekolwiek przymiarki do tego i tak. Pierwsze co to linie pomocnicze wypad. Bo już mi psujecie humor. A tego bym nie chciał. Dalej. Tutaj była to jakaś taka ścieżka. To mogę coś z nią zrobić. W sensie na przykład pociągnąć się tutaj. I tu też coś się ciągnęło. To tu podłączyć. Dobra. Okej, okay, to wygląda całkiem tak. Jeszcze mieliśmy w sumie w żadnym mieście moim. Więc... dobra. Tak, na pewno gdzie będzie przystanek. Będą na pewno gdzieś tu. Kurde. Tak patrzę teraz na budżet. Oj, do maska. dobrze, tak. To sobie podłączę gruntową. W ogóle, czy ma szkoda, że nie ma jakiejś kolei jednoszynowej albo czegoś takiego. Scenariuszy, bo to byłoby fajne też. Tylko pomyśleli o pociągach i na przykład kolej jednoszynową też. Znaczy to naprawdę jest jeden fajny scenariusz, ale ze Steam Workshop, a więc nazwy ulic. Nie, dobrze, ulic należy nie będziemy nazywać. Tu sobie damy handel. Tak, tu wszędzie będzie handlować się. Nawet w niedzielę. I ci brakuje im ludu do pracy. Może wam na razie póki co brakować, ponieważ go wam nie dostarczyłem. Dobrze, i tak stąd będzie sobie płynąć podłączenie numer 1 z zakrętem takim. I teraz tak, mamy już trochę pieniędzy, możemy sobie zrobić
kolejne miejsce, gdzie będzie podłączenie, to na pewno będzie tutaj. Bo tu się aż prosi, żeby coś tutaj sobie wstawić. No, no akurat tyle to. Scenariusz transportowy, ten scenariusz na... jak on się tam nazywa? Korkowo to widziałem. Scenariusz pociągowy nie widziałem i tego też nigdy nie widziałem. W sensie wyjeżdżamy w YouTube, więc... w sensie to jest z wersji PC, bo ja tylko o tych oglądam. Ale no, ciekawe. Coś tam odblokowałem, ale dobra. Dobrze, tu mamy podłączenie. I tak, tu sobie byśmy mieli wykręcili jakiś całkiem. Dobrze. No, dalej. Tutaj... zastanawiam się, czy powinien dać jeszcze jeden, ale nie, chyba jeszcze jednego. On tutaj nie jest potrzebny. Jakiegoś połączenia. Chyba, żebyśmy wam dali tutaj podłączenie. I to jest nawet dobry pomysł. Tak, tu możecie mieć podłączenie. Dobrze, tu tam macie. Dobrze, i tak. I stąd nasze statki zaraz się z tym podłączą, ale... ale najpierw to sobie zburzymy i damy sobie tym dużym, kurczę, myślałem, że tak można to ładnie podłączyć. Damy sobie tutaj przystanek podomowy. Tak, ja na razie zrobię całą dużą infrastrukturę, a później zacznę, żeby się zaczęło to wszystko ładnie dziać. No, takimi różnymi zygzakami, ale sądzę, że będzie się to ładnie budować. Tak, daję trochę ludziom, żeby się mieli gdzie budować, ale nie dużo, nie? Dobrze, dalej kolejne miejsce dla naszych promików to byłoby gdzieś tutaj i tutaj się przyda, bo tu jest, jakby patrzeć, jakieś centrum. Kuszące, ale nie skorzystamy. Tutaj cmentarz mogę postawić. A nie, na razie nie skorzystam, na razie jakoś nie widzę jeszcze na ulicach. Tutaj podłączonko. Tutaj podłączonko, świetnie. I tak, dalej. Statki sobie płyną tu do przemysłu. I tutaj sobie zrobimy też kolejny ten duży. Tylko tutaj, no ja wiecie, co bym jakoś go ładnie dostosował do tej drogi. Bo on tutaj chce, żeby nam jakoś ładnie wpasował się. I sądzę, że jeżeli zrobimy coś takiego i teraz będziemy próbowali go tutaj wstawić, to nie będzie chciał się wstawić. No, było coś, że wszedł. A, coś tam był. O, był. Był. Jest. Dobrze, mamy. Mamy i możemy już wszystko na razie sobie podłączać, bo póki co to będzie cała nasza linia. Dobrze, i tak, stąd. Nie mamy linii podłączonych. Aby się skończyć, się podłączyć. I oczywiście się rozwaliło. Tak, to w ogóle dzisiaj pomyślę, że jest kanał. To wygląda, jakby to nie było kanał. A tak na serio, to całkiem zaszczyt, jaki prąd tworzymy dzięki temu. Dobrze, tutaj i tutaj. Tak, tu sobie trochę podłączamy. Tu na przykład będzie podłączenie do całości statkowej, a stąd będzie do tej nitki. O! I czy no jakoś mamy podłączyć to sensownie? Dobrze, tutaj to sensownie całkiem było, sensownie nawet. I tutaj... o! Dobra. Może być. I mam już trzy linie do pomysłów. Do zrobienia, więc całkiem dużo. Dobrze, tak, pierwsza linia, nie, pierwsza linia będzie nic bardziej mylnego, stąd dotąd, zobaczcie, jesteście zadowoleni. Druga linia będzie stąd, poprzez to, to będzie przynajmniej w jednym kierunku, tak, zmieniając temat, tutaj, do tych i tutaj. Tak, tu jest na razie pojedynczo. I później tu z powrotem. Tutaj, tu kiedyś może puścimy jakiś bezpośredni, ale na razie nie. Tutaj i... czekaj. Tu. I tu z finishem.
Dobrze, i tak. I czemu mi stąd nie wypływają statki? Jak to jest przecież podłączone? Okej, to podłączenie mu się nie podoba. Czemu ci się to nie podoba? Bo mi się to podoba akurat bardzo. Dobrze, masz tutaj dwa podłączenia, statki się już rozpływają. Dobrze, mamy trochę forsy. A czekajcie, w ogóle jak jest z czasem? 15 minut. Chwila, napiję się. Tak, przerywając trochę. Statki nam się powinny całkiem nieźle już tutaj się... Statki nam się tutaj już całkiem nieźle rozpływają. Zobaczmy jak tam, ile ludzi gdzie i co i jak... Nie, nie, to jest na, nie, nie, na dzień i noc. Okej, tu jest 30 osób. Akurat co jak co, ale to jest przystanek jednokierunkowy. Dobrze, tu jest szkoła. W szkoły mogły być jakieś ładniejsze podejście. Dobrze. No, to całkiem będziecie mogli z tego ładnie korzystać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, czyli i jak sobie wejdziemy w kamienie milowe, tak, to mamy już coś tam przewiezione. I tak, ty nie masz wody ani prądu. Wodę ci podciągamy. Prądu ci nie podciągniemy. Prąd dostanie po prostu. Tak. Zaraz tam jakieś zmieni podłączenie. I tu, i tu. Okej. Okay. Dobrze. I tak. Prąd będziesz mi po prostu z automatu tutaj. Jeżeli sobie weźmiemy wybierz. Wybierz, zaznacz i tak. I tutaj po prostu będzie o. Takie tego dojdzie. A, jest. Weszło. Ścieżka numer 1. Ścieżka numer 2. I całkiem ładnie to wygląda. Prąd się zaraz tutaj pojawił u Ciebie. Dalej, ze sklepami to były fajne miejsca dla sklepów. Z tego co pamiętam. Tu mogą się jeszcze jakieś sklepiki pojawić. I tutaj, bo Ci też mają trochę daleko do jakichkolwiek sklepów. Już nie mówiąc o tym, że to jest idealne miejsce dla jakichś domków. Dookoła portu, jak dobrze skomunikowane. Aż się prosi, co nie? I tutaj jest taka droga, taka ślepa. My już kończymy odcinek, jakby coś. Jakby ktoś się zastanawiał. To było na rozpoczęcie. Chciałem po prostu jakąś pierwszą linię puścić, ale my już to skończymy. Dobrze, i tak. Ty cały czas nie masz prądu. Ale bym polonizował. Bo ty prąd już masz. I nie zjeść. Tu ja mogę zjeść w dół. Ok, masz podłączenie, świetnie. I więc skoro masz już podłączenie, to sobie zobaczmy. Ok, statki są naprawdę w użyciu. Na przykład tak jak tutaj. Właśnie, czekajcie, dajmy sobie jeszcze na całe miasto pierwszeństwo dla prądu. Wysokie ceny biletów. Nie, to byłoby. To było po prostu zabójstwo w tym scenariuszu. Chociaż mogłoby być naprawdę zyskowne. Dobrze, dajmy sobie 150% tego. A tutaj mam dziwne uczucie, że na tej linii... A nie, są dwa statki. Okej. Ale na tej linii spokojnie by wystarczył jeden, tak. Czekaj, ciekawe, czy da się zejść poniżej jednego. Nie, no, nie będę próbować nawet. Bo tutaj jest po prostu jedno tylko podłączenie. No i tak, co tu dużo mówić. To będzie centrum przesiadkowe. I będzie się po prostu tutaj przesiadać. O, dokładnie, zobaczcie, ile tego tutaj idzie. No i to jest takie centrum komunikacyjne, teraz te wszystkie porty będą. Jeżeli nie zakończyć ten. Tutaj. O, coś tam od szkoły nawet idzie, jak chciałem. Tutaj, tu od ludzi, bardziej, tu jest prawie w takim też centralnym miejscu, no i tutaj to będzie bardziej przemysłowiec. Później sobie podłączymy jeszcze tam część miasta, przez te części, ale najpierw całkowicie musimy się wyzbyć ścieków. I właśnie tutaj ostatnią rzecz, którą dzisiaj zrobimy, to będzie wyzbywanie się ścieków. That's why our cameras are the biggest on the market. Bardzo jedna do wylewu i drugi do wylewu. To nam dzięki temu powinny ścieki zniknąć i zresztą wiecie jak z tego korzystać. Ja już to inny serio. Na ścieki tu się całkiem ładnie
dla zmiany. A tutaj są silne pan. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Nie widzicie, 20 minut. Jeśli Wam się podobało, zostawcie w górę. To jest tam nasze piękne małe co miasteczko. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, możecie kliknąć subskrybuj i dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na tym kanale i tej serii. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Już kolejny to będzie odcinek dopiero kiedy się pojawi, bo to jest piątek, a to jest ostatni odcinek, który nagrywam. Dobrze, cześć!